Niemiecki arystokrata, biegły w poezji, literaturze, sztuce, jeździe konnej. Elegancki, wysportowany i wykształcony wzór szlachcica o nienagannych manierach. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Dzisiaj kolejny odcinek poświęcony nie da się tego uniknąć, udawać, że się to nie dzieje, poświęcony konfliktowi, ale w inny sposób. Bardziej chciałbym zająć się tym, w jaki sposób możemy sami zmierzyć się z podobnymi sytuacjami. Dzisiaj postanowiłem, że przybliżę Wam lekcję z życia dwóch osób, którym już poświęciłem odcinki Lepiej Teraz, ale... Teraz jest odpowiedni moment, by je przypomnieć i przypomnieć ich historię. Poznacie też historię trzeciego bohatera, o którym jeszcze nie słyszeliście. Oczywiście to będą lekcje z życia tych trzech osób, z których warto korzystać w podobnej sytuacji. I na koniec podam też listę rzeczy, które według mnie warto robić w tak trudnym momencie jak ten. Tradycyjnie, zanim przejdę dalej, zapraszam Was do podcastu ludzko o pieniądzach. Tam czeka na Was odcinek solowy, który nagrałem o tym, jak starożytni filozofowie podchodzili do pieniędzy. Moi drodzy, wracając do lepiej teraz. Gdy Ukraina została zaatakowana w ten pamiętny pierwszy dzień inwazji, miałem premierę kolejnego odcinka i całkowicie straciło to dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Nic już nie miało sensu, praktycznie wrzucanie postów, relacje z pracy, jaką wykonuję, moje spacery z psem, które traktuję jako medytację, książki, które przeczytałem i się z wami nimi dzielę, moja praca, kursy online generalnie każda działalność, jaką pokazywałem w mediach społecznościowych, stała się nieważna. A wręcz czułem, że dzieląc się tymi rzeczami, tak jakbym ignorował dziejący się obok nas dramat. Chodzą sobie spokojnie po lasach i górach, a tam ludzie umierają ze strachu w schronach przeciwlotniczych i marzną pozbawieni wody i prądu. Na pewno wielu z Was czuło się podobnie jak ja i zadawało sobie pytanie, jak żyć, Panie Radku? Jak żyć? Też zadałem takie pytanie na moim fanpage'u i ktoś napisał w komentarzu, że powinniśmy robić wszystko tak, jakby nic się nie działo. Ktoś jeszcze napisał, że potrzebuję, bym właśnie ja pokazał wszystkim mądrość i spokój w takim momencie. Moi drodzy, nie wiem, czy jedna i druga rada jest dobra. Chcę Wam powiedzieć, że I'm just a messenger, jestem tylko posłańcem, tak samo pełnym wad człowiekiem jak każdy inny. Martwię się o bliskich i o to, co się może wydarzyć. Nie ufam politykom, bo wiem, jakie mają wady. Wiele razy stwierdziłem, że ludzkość jest przereklamowana i zdolna do strasznych rzeczy. Takich jak te, które robi teraz Putin w Ukrainie. I zadaję sobie pytanie: Czy chcesz żyć w świecie, w którym ludzie tacy jak Putin wygrywają? Czy ty chcesz żyć w świecie, w którym ludzie tacy jak Putin wygrywają? Czy powinienem się dziwić, że takie rzeczy mają miejsce w XXI wieku w Europie? Czy zaakceptować po stoisku, że tacy ludzie byli, są i będą? No i najważniejsze pytanie, co robić w takich momentach? No i tutaj przychodzi mi do głowy pomysł, żeby sięgać do historii. Nie powinniśmy się dziwić złu na świecie. Okazuje się, że jest to element nieujarzmionej części ciemnej strony natury ludzkiej, która ujawnia się, gdy tylko na chwilę pozwolimy sobie na brak uwagi, bezczynność, rozleniwienie się dobrobytem i względem Spokojem. W takich momentach staram się szukać mentorów, wzorców, których nie brakuje w historii świata. Na przykład Marek Aureliusz w swoich rozmyślaniach pisał: Zamierzam spotkać się dzisiaj z ludźmi, którzy zbyt wiele mówią z ludźmi samolubnymi, egoistami i niemdzięcznikami. To mnie jednak nie zaskoczy i nie zdziwi, ponieważ nie umiem wyobrazić sobie świata bez ludzi tego rodzaju. Tak właśnie sobie pisał w swoich rozmyślaniach rano i codziennie wstawał właśnie z taką myślą o ludziach i ludzkości. Stoicy wierzyli, że mędrca nic nie zaskoczy w świecie. Wyobraź sobie każdą możliwość i żyj tak, jakby takie rzeczy mogły się wydarzyć. Jeżeli tak będziesz myślał, nic cię nie zaskoczy. Zrozumiemy, że to jest po prostu część ludzkiego doświadczenia. Ludzie mają zdolność do schodzenia w najgłębsze poziomy piekła. I jakoś potem z niego się wygrzebują. Jeśli morderca przyjdzie do Twojego domu, to nie powiesz, że nie jesteś na to przygotowany, kiedy będziesz miał podobne podejście do życia, jak Marek Aureliusz. W najokropniejszych czasach, kiedy wydawało się, że piekło zeszło na Ziemię, w tych najgorszych czasach pojawiali się ludzie, którzy swoją postawą przeczyli temu stwierdzeniu. Muszę Wam przyznać, że w piekło nie wierzę, podobnie jak w niebo, ale zgadzam się z Jean-Paul Sartrem. Słynnym filozofem, który stwierdził, że piekło to ludzie. I w tym momencie warto wspomnieć człowieka, który przeżył piekło dosłownie piekło na Ziemi, stworzone przez ludzi Wiktora Frankla, który stracił całą rodzinę w komorach gazowych i udało mu się przetrwać Holokaust. Napisał w swojej książce: My, którzy żyliśmy w obozach koncentracyjnych, pamiętamy ludzi, którzy chodzili po barakach, pocieszając innych, oddając ostatni kawałek chleba. Być może było ich niewielu, ale są oni wystarczającym dowodem na to, że człowiekowi można zabrać wszystko z wyjątkiem jednej rzeczy: ostatniej z ludzkich wolności, wyboru swojej postawy w każdych okolicznościach, wyboru swojej drogi. Frank uczył, jak przebaczać zbrodniarzom i jak samemu podnieść się po tym nieludzkim koszmarze. Napisał książkę pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu, która opisuje dramatyczne doświadczenia. Jego jako psychiatry z Wiednia, który przeżył koszmar obozów zagłady, przed wojną studiował medycynę w Wiedniu, był psychiatrą, psychoterapeutą. W latach 42-45 był więźniem obozów koncentracyjnych Theresienstadt, Auschwitz i Dachau. Po wojnie, wyzwolony przez wojska amerykańskie, był doktorem filozofii, a także profesorem neurologii i psychiatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Wiedeńskiego. Oraz profesorem logoterapii American International University w Kalifornii. Jego książka, który fragment właśnie przytoczyłem, jest jedną z najbardziej wpływowych książek w literaturze światowej. Została wydana w ponad 12 milionach egzemplarzy, przetłumaczona na 24 języki. Pierwsza część to poruszający osobisty esej o pobycie Frankl'a w Auschwitz, jego poszukiwaniach sensu i powodów do. Podtrzymywania własnej egzystencji. Druga część książki opisuje już metody psychoterapeutyczne, które Frankl opracował na podstawie swoich własnych doświadczeń z obozów. Według Freuda człowiekiem kierują pokusy i popęd seksualny. Frankl z tym się nie zgadzał. Uważał, że podobnie jak Nietzsche, który napisał, że ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje. To zdanie pojawia się w książce właśnie Frankla, stanowi esencję jego filozofii i opracowanej przez niego metody psychoterapeutycznej, zwanej logoterapią lub sensoterapią. Od logos, czyli sens. I tej terapii właśnie poświęca drugą część książki. To była jego filozofia posiadanie i szukanie sensu w życiu. On i jego współwięźniowie zostali praktycznie obdarci przez nazistów ze wszystkiego, w brutalny sposób wyrwano im ich rodziny. Zamordowano przyjaciół, odebrano im pracę, zdrowie, dobytek, nawet ich imiona zamieniono na numery, pozbawiono ich nawet włosów na ich ciałach. Ale była jedna rzecz, która pozostała naprawdę ich własnością jedna rzecz, której nie udało im się odebrać. Filozofowie stoicy nazywają to wewnętrznym dyskursem lub zasadą przewodnią. Chodzi o to, że według Frankl'a możemy wybrać, jak zareagować na daną myśl, emocję lub zestaw okoliczności, i między bodźcem a reakcją jest przestrzeń, w której możemy zdecydować, jak właśnie zareagować, i to zdefiniuje nasze życie, naszą przyszłość. Pisał, chociaż warunki takie jak brak snu, niedostateczne jedzenie i różne stresy psychiczne mogą sugerować, że więźniowie musieli reagować w określony sposób. W końcowej analizie staje się jasne, że to, kim stał się więzień, było wynikiem jego wewnętrznej decyzji, a nie tylko skutkiem obozowych niedoli. Zasadniczo więc każdy człowiek może w takich okolicznościach decydować o tym, co się z nim stanie, mentalnie i duchowo. Frank twierdzi, że sens życia można znaleźć na trzy sposoby: poprzez pracę, gdy jest to praca kreatywna i zgodna z naszym, naszym celem, sensem życia celem większym od nas samych. Po drugie, poprzez miłość, która często przejawia się w pomocy innym ludziom, i po trzecie, poprzez cierpienie, które jest według niego fundamentalne dla ludzkiego doświadczenia. On został poddany tej trzeciej kategorii, poddany próbie tej trzeciej kategorii poprzez swoje doświadczenia w obozach koncentracyjnych. I pisał: Jeżeli życie w ogóle ma sens, to cierpienie musi mieć sens. Bez cierpienia i śmierci życie ludzkie nie może być kompletne. Prawdziwym testem dla nas wszystkich jest to, jak reagujemy na cierpienie w naszym życiu. Sposób, w jaki człowiek akceptuje swój los, pisał, i całe cierpienie z nim związane, sposób, w jaki niesie swój krzyż, daje mu wiele możliwości nadania głębszego sensu swojemu życiu, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Musieliśmy przestać pytać o sens życia, i zamiast tego myśleć o sobie jako o tych, którzy byli testowani przez całe życie. Codziennie i co godzinę. Nasza odpowiedź musi polegać nie na rozmowie i medytacji, ale na właściwym działaniu i prawidłowym postępowaniu. Życie ostatecznie oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności za znalezienie właściwych odpowiedzi na swoje problemy i wypełnienie zadań, które stale stawia przed każdą osobą. Moi drodzy, więcej na temat Viktora Frankla i jego książki posłuchacie w 133 epizodzie lepiej teraz pod tytułem lekcje z książki Viktora Frankla. Książki pod tytułem Człowiek o poszukiwaniu sensu. Więcej informacji, też takich pigułek, znajdziecie w moim newsletterze na stronie lepieteras.pl, do którego was odsyłam darmowy newsletter. Przejdę do kolejnej osoby. Ludzie nie robiąc nic, uczą się czynić zło. To jest o słowa Katona młodszego, stoika, który żył 2000 lat temu. To zdanie, które wypowiedział wtedy, pasuje. Do kolejnej postaci, o której warto dziś wspomnieć. Dla przekory wybrałem człowieka, który w pewnym sensie stał po drugiej stronie barykady niż nasz poprzedni bohater, Wiktor Frankl. Za chwilę go poznacie. Być może mój wybór Was szokuje, ale chcę Wam przedstawić różne sposoby namierzenia się ze złem i różne perspektywy. Nie Wam pytania. Ilu z nas, będąc uzbrojonym, zdobyłoby się na zabicie bandyty, który wtargnąłby do domu? By zabić nas i naszych najbliższych Ilu z nas przyglądałoby się biernie Jak bandyta morduje niewinnych ludzi Być może w gronie słuchających Ten odcinek znajdą się tacy Ale nigdy nie wiemy tego do końca Jak by to było w prawdziwej sytuacji Wiem jednak na pewno Że niewielu z nas kiedykolwiek Będzie w stanie zabić jednego człowieka Aby uratować wielu Człowiekiem, który próbował Był hrabia Klaus von Stauffenberg Niemiecki arystokrata Biegły w poezji Literaturze, sztuce, jeździe konnej, elegancki, wysportowany i wykształcony wzór szlachcica o nienagannych manierach. Stauffenberg awansował w szeregach armii niemieckiej, Wehrmachtu, w trakcie podbojów Hitlera w Europie i Afryce w trakcie II wojny światowej. W trakcie tych kampanii zobaczył okrutne mordowanie Żydów w masowych egzekucjach, jeńców radzieckich, którzy w obozach z głodu zjadali się nawzajem. Wtedy Zaczął się zastanawiać, jaki człowiek doszedł do szczytu władzy w Niemczech, dla jakiego człowieka służy jako żołnierz. Stauffenberg udowodnił swoje humanitarne podejście, traktując dobrze Czechów i Polaków. Był wybawcą tysięcy lotników alianckich. Kiedy Hitler wydał rozkaz egzekucji wszystkich schwytanych alianckich pilotów bombowców, Stauffenberg i jego koledzy oficerowie byli przerażeni tym rażącym naruszeniem zasad wojny. Rozkaz ten mógł obejść w następujący sposób. I tutaj znalazłem taki fragment w książce, który wam przytoczę. Stauffenberg i jego koledzy uzyskali z obozów jenieckich nazwiska zmarłych już mężczyzn. Zostało one następnie przekazane jego kuzynowi Helmutowi von Moltke, który służył wówczas w wywiadzie OKW, czyli Oberkommando der Wehrmacht. Każdemu więźniowi alianckiemu przeznaczonemu na egzekucję na papierze, przypisywano nazwisko zmarłego lub fikcyjnego towarzysza. I zgłaszano firerowi jako niedawno zastrzeloną osobę. Wielu brytyjskich i amerykańskich lotników oficjalnie zginęło więc dwukrotnie, podczas gdy bardzo wielu innych pilotów, strzelców, nawigatorów i bombardierów zawdzięczało swoje życie temu oszustwu. Stauffenbeck w trakcie służby na froncie wschodnim spotkał dwóch oficerów, którzy wciągnęli go do spisku mającego na celu zamordowanie potwora, jakim stał się Hitler. W 1943 roku wylądował w Tunezji jako oficer przy słynnym generale Romlu z Afrika Korps. 7 kwietnia prawie zginął, gdy brytyjskie samoloty ostrzelały jego samochód. Odułamek odstrzelił mu oko, prawą rękę i dwa palce lewej. I wtedy w trakcie pobytu w Lazarecie postanowił, że musi wybawić Niemcy od Hitlera. Pisał do swojej żony, gdyby los dał nam taką możliwość, nie odmówiłbym jej za nic na świecie. Sprawdziłem siebie przed Bogiem i moim sumieniem. Trzeba to zrobić, ponieważ ten człowiek jest uosobieniem zła. E, muszę tutaj powiedzieć, że Stauffenberg był wierzącym i praktykującym katolikiem. E, pisał dalej: Zamachu należy dokonać za wszelką cenę. Musimy udowodnić światu i przyszłym pokoleniom, że ludzie z niemieckiego ruchu oporu odważyli się podjąć decydujący krok i narazić swoje życie. Konspiratorzy zaczęli działać. Stauffenberg i jego odważni koledzy nazwali swój spisek Kryptoninem Walkiria. Cześć pięknych panien z mitologii nordycko-niemieckiej, które czuwając nad polami bitew decydowały, którzy walczący przeżyją, a którzy zginą. W czerwcu 1944 roku Stauffenberg został awansowany do stopnia pułkownika i jego nowe stanowisko, szefa sztabu generała Friedricha Fromma, pozwalało na bezpośredni kontakt z Hitlerem. Poza tym Fromm był dowódcą armii wewnętrznej, jednostki, która miała zostać użyta do zajęcia Berlina po tym, jak Stauffenberg ze swoimi przyjaciółmi zabije Hitlera. Spiskowcy podjęli kilka prób, aż do dnia, kiedy, nieudanych prób niestety, aż do dnia, kiedy Stauffenberg podłożył bombę w baraku, w którym odbywała się narada wyższych dowódców Wehrmachtu z udziałem Hitlera. Było to w słynnym Wulfszance, czyli. W Wilczym Szańcu, w Gierłoży, koło Kętrzyna na Mazurach. Wybuch bomby niestety jedynie lekko zranił Hitlera. Stauffenberg opuścił tą odprawę zanim bomba wybuchła. Udało mu się opuścić Kętrzyn. Wyjechał do Berlina, ale został schwytany. Nie wiedział, nie było wtedy łączności tak dobrej. W radio też nie było wiadomo, co się wydarzyło w bunkrze. Więc nie wiedział. Myślał, że zamach się udał. Niestety zamach się nie udał. I Stauffenberg jeszcze tego samego dnia wspólnie ze swoimi przyjaciółmi został aresztowany i rozstrzelany. Potem zostało w ogóle powieszonych na strunach od fortepianu kilka tysięcy osób. Rzekomych przyjaciół spiskowców. Współspiskowców. Jak pisze Nigel Jones w swoim artykule Klaus Stauffenberg człowiek, który próbował zabić Hitlera. Cytuję. Decyzja obalenia Hitlera ciążyła na Stauffenbergu. Czy to słuszne? Zapytał krewnego w połowie 1943 roku, aby poświęcić zbawienie własnej duszy, jeśli można w ten sposób ocalić tysiące istnień ludzkich. Doszedł do wniosku, że to nie tylko słuszne, a wręcz konieczne. Mniej więcej w tym samym czasie powiedział kilku osobom, w tym Margaret von Owen, sekretarz Armii Zastępczej, która pisała napisane przez niego rozkazy, że świadomie popełnia zdradę stanu. Dodał, że w obliczu tak złego reżimu musiał wybrać między działaniem a bezczynnością. A dla praktykującego chrześcijanina, za jakiego się uważał, może być tylko jedna decyzja. Przed zamachem, leżąc jeszcze w szpitalu, Polowem pisał do żony: Wiesz, że muszę teraz coś zrobić, żeby uratować Niemcy. Wszyscy oficerowie sztabu generalnego musimy zaakceptować naszą część odpowiedzialności. To była historia Klausa von Stauffenberga. Kolejne podejście do Zmierzenia się ze złem pochodzi również od wojskowego, ale i jednocześnie pilnego studenta filozofii stoickiej, który nie spodziewał się, że jego studia i lektury wkrótce przydadzą mu się w najcięższej próbie, jakiej będzie poddany, jaki może być poddany człowiek. James Bond Stockdale urodził się 23 grudnia 1923 roku, był amerykańskim pilotem wojskowym, wiceadmirałem United States Navy, jednym z najczęściej honorowanym. Medalami oficerem w historii. Odznaczony został medalem honoru. Ukończył studia w United States Naval Academy, Stanford University. W Stanfordzie studiował filozofię u profesora Reinelandera, który podarował mu pewien podręcznik, a właściwie kilkustronicową broszurkę. Broszurkę, o której wiele razy mówiłem w podcaście Lepiej Teraz, poświęciłem jej wiele odcinków, również kurs niezniszczalni, który możecie znaleźć na stronie ideamen.tv łamane na niezniszczalni. Jak pisał później, Rainer Lander otworzył mi oczy. Przeszliśmy od Hioba do Sokratesa, Arystotelesa i Kartyzjusza, a potem do Kanta, Huma, Dostojewskiego, Kami. Przez cały czas Rainer Lander mnie testował, próbując dowiedzieć się, czego szukałem. Podczas mojej ostatniej sesji sięgnął wysoko na półkę książek i wręczył mi egzemplarz Enchiridiona Epikteta. Powiedział myślę, że będziesz tym zainteresowany. Enchiridion, moi drodzy, oznacza podręcznik na kilku stronach mieści mądrości zebrane przez Epikteta, filozofa niewolnika, właściwie przez jego studenta, Flaviusa Ariana, który spisał te mądrości z wykładów Epikteta. Stokley wziął książkę i opuścił uczelnię. Kilka dni później był już pilotem US Navy na lotniskowcu na Morzu Południowochińskim. Na pokładzie w swojej koi miał zawsze ze sobą egzemplarz właśnie Heridiona diatryby czyli rozszerzoną wersję wykładów Epikteta, Memorabilia Sokratesa autorstwa ksenofona, Iliadę, Odyseję Homera i czytał to wszystko pomiędzy lotami, misjami bojowymi nad północnym Wietnamem. Trzymał je wszystkie w koi na lotniskowcu, podobnie jak Fryderyk Wielki cesarz Prus który trzymał przy siodle egzemplarz rozmyśleń Marka Aureliusza. Tak, moi drodzy, wielcy liderzy w historii byli stoikami, albo lubili czytać stoików. James Bond Stockdale odbył 201 lotów bojowych. Ostatni wykonał 9 września 1965 roku. Zakończył się zestrzeleniem jego samolotu A-4 Skyhawk na pewną wioską wietnamską. I gdy zestrzelony spadał na ścieżkę, na spadochronie, powiedział do siebie – Właśnie ze świata technologii wchodzę do świata Epikteta. I zrozumiał jedną rzecz, że każdy stoik ma w głowie dwa oddzielne pliki. Te, które decydują o tym, co od niego zależy i te, które nie zależą od niego. Pisząc później wspomnienia, wiele lat później, cytował Aleksandra Sołżenicyna z jego książki Gułag. Pisze o takim momencie w więzieniu, kiedy zdaje sobie sprawę z trudności oraz z jego mocy. I zaczyna, co nazywa zdobywaniem dźwigni moralnej. To jest, kiedy uświadamiasz sobie, że po raz pierwszy poznajesz siebie i świat. Nazwał to wstępowaniem. Cytuję: Dopiero gdy leżałem na gnijącej więziennej słomie, poczułem we mnie pierwsze poruszenie. Stopniowo zostało mi ujawnione, że granica między dobrem a złem nie przebiega pomiędzy państwami, ani między klasami, ani między partiami politycznymi, ale właśnie przechodzi przez wszystkie ludzkie serca. I dlatego wracam do lat mojego więzienia i mówię czasami ku zdumieniu otaczających mnie osób. Błogosławię więzienie za to, że było częścią mojego życia. Stockdale uważał, że nie powinno się godzić na kompromisy dotyczące cnót. Ktokolwiek jest wolny niczego nie pożąda. Odmówi wszystkiego, co zależy od innych. Lepiej umrzeć z głodu niż ze strachu i poczucia winy. Nie szedł z katami na kompromisy, bo według niego błaganie tworzy popyt na... Układy i kompromisy dotyczące cnót, na które według niego żaden stoik nie powinien iść. Stań się wolno poruszającym więźniem. Nie współpracuj. Zero kompromisów. Aktywnie przeciwstawiaj się złu. Zrób listę rzeczy, przy których nie idziesz na kompromis. Gdy zmierzysz się z konfrontującą sytuacją, wróć do swojej listy rzeczy, przy których nie idziesz na kompromis. Nie czyniąc nic, uczysz się czynić zło. To są te słowa, które powiedziałem, które powiedział Katon. Zrozumiałem to na długo przed przeczytaniem Sołżenicyna. Zrozumiałem, że dowiedzieliśmy się, że dobro i zło to nie są tylko abstrakcje, które przypisujesz osobom. Dobro i zło to wszystko, co jest w twoim własnym sercu, w twojej woli, w twojej mocy. Tam, gdzie wszystko zależy tylko od ciebie. Będąc wysokiej rangi oficerem przewodził w więzieniu Hanoi Hilton w akcji odmowy składania zeznań. Był poddawany psychicznym i fizycznym torturom. Nierzadko wyciągany na sfingowane egzekucje. Kiedy umieszczono w zwykłej celi amerykańskiego żołnierza, ten żołnierz po torturach powiedział do niego, przez, przez, e, stukając oczywiście morsem, nie chcesz ze mną rozmawiać, jestem zdrajcą. Stogliel odpowiedział mu, słuchaj kolega, tu nie ma dziewic. Powinieneś słyszeć oświadczenie, które złożyłem. Otrząśnij się z tego, jesteśmy w tym razem. Jak ci na imię? Opowiedz mi o sobie. Taki był, wspierał żołnierzy, jednoczył żołnierzy. Sam okaleczył się, przecinając golarką skórę na głowie, żeby nie, nie zostać wykorzystanym przez wietnamską propagandę. I żeby ukrócić wykorzystywanie go do celów propagandowych, pociął sobie żyły i został w ostatniej chwili uratowany. Od tamtej pory skończyły się tortury na jeńcach amerykańskich. Stockdale miał wiarę w to, że wyjdzie, ale nie był aż tak optymistycznym więźniem. Był racjonalnym więźniem. Zauważył, że ci, którzy byli bardzo optymistyczni, nie udawało im się wyjść żywcem. Często mówili, wyjdziemy przed Bożym Narodzeniem, a zwolnienie w Boże Narodzenie nie nadeszło. Potem powiedzieli: wyjdziemy na Wielkanoc i nie nadeszło Wielkanoc. Potem Dzień Czynienia Święto i umierali z powodu złamanego serca. Stockdale odkrył, że koszmaru obozów nie przetrwali głównie ci, co byli właśnie zbyt optymistyczni. Ci, którzy za bardzo przywiązywali się do swoich oczekiwań. Optymistom po prostu nie udało się skonfrontować ich sytuacji z rzeczywistością. Wtykali głowę w piasek, mając nadzieję, że te nieszczęścia szybko znikną. To było działanie na krótką metę, ale w końcu kiedyś musieli stawić czoło rzeczywistości. Ona ich przerosła. On miał zupełnie inne nastawienie. Zakceptował rzeczywistość swojej sytuacji, nie miał oczekiwań, po prostu wierzył, że ostatecznie będzie wolny. Był realistycznym optymistą. Jak pisał epiktet w Enchiridionie: Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie ci w pomyślności. Wierzył, że trzeba mieć kontrolę, że to my mamy kontrolę, i kontrolował emocje. Przy fingowanych egzekucjach, wyprowadzany, mówił do siebie: Kontroluj strach, kontroluj strach, kontroluj strach, bo emocje trwały kilka sekund i miały wpływ na jego nastrój, który trwał potem kilka dni. I ten nastrój mógł przerodzić się w cechę charakteru, i tego, i tego właśnie unikał. W kontroli emocji pomagała mu perspektywa kosmiczna. Nabierał dystansu do siebie, do swojej sytuacji. Widział siebie w większej perspektywie wojny ludzkości. Pomogła mu też nauka Wiktora Frankl'a, wspomnianego na początku tego odcinka, który pisał, że to ty decydujesz, co myślisz o wydarzeniach. Między bodźcem a reakcją jest przestrzeń, w tej przestrzeni jest klucz do życia. Niewoli przebywał do 12 lutego 1973 roku, moi drodzy, zebrałem dla was listę punktów, które według mnie to są punkty, które w jakiś sposób stanowią wskazówkę tego, co możemy robić właśnie w takich bardzo trudnych, tragicznych sytuacjach, takich jak na przykład wojna. Ja wiem, łatwo jest to mówić, kiedy żyje się w kraju, gdzie jest pokój i bomby nie spadają na głowę, ale to, jest, to są. Nauki ludzi nie, nie są moje nauki, to są nauki tych ludzi, których historię poznałem i których historię wam właśnie przytoczyłem. Po pierwsze, zaakceptuj to, na co nie masz wpływu. Po drugie, zastanów się, jaki masz wpływ na to, co się dzieje. Po trzecie, zrób plan działania. Po czwarte, zmieniaj to, na co masz wpływ. Po piąte, bądź silny, ale nie zawsze. Nie jesteś cyborgiem. Po szóste, pozwól sobie na emocje i ludzkie błędy. Pozwól sobie na łzy. Wybaczaj sobie. Nikt nie jest doskonały. Jesteśmy ludźmi. Po siódme, zrób ćwiczenie kosmicznej perspektywy. Oddal się w górę, tak jakbyś z kosmosu widział świat, widział Ziemię i widział swoje problemy pośród problemów milionów ludzi, tej całej ludzkości. Zobaczysz, jak, jak małe są Twoje problemy. Przygotuj się na przeciwności y, losu czyli zrób premedytację malorum, przewidywanie nieszczęść. zrób listę rzeczy, które najgorsze mogą się wydarzyć i do każdej z tych rzeczy przygotuj listę rozwiązań, jak się na to przygotować. Pamiętaj o zasadzie amorfati, pokochaj swój los, zaakceptuj swój los. Po dziesiątej rozmawiaj z kimś, kto cię wysłucha, najlepiej z profesjonalistą, jeżeli psychicznie nie dajesz sobie rady z tą sytuacją. Po jedenastej wyjaw na głos swoje lęki, obawy, nie dusz ich w sobie, nazwij je. Często kiedy nazwiemy strach na głos, on znika. Nie zawsze, ale często tak działa, tak działa u mnie. Dwunaste, pamiętaj o odcięciu się od wiadomości, a przynajmniej od obrazów wojny. To, że nie prześpisz przez te koszmary kolejnej nocy, w żaden sposób nie pomoże cierpiącym osobom. Ja czytam wiadomości, ale nie oglądam obrazków, bo wiem, czym karmią nas media. Media lubią takie obrazki, ponieważ przyciągają nasz wzrok emocjonalny, obraz rozpaczy, obraz śmierci. To nie służy naszemu zdrowiu psychicznemu. Fizycznemu następstwie. Jeżeli musisz śledzić informacje, śledź, czytaj, ale nie oglądaj obrazków. Po trzynaste dbaj o swoje zdrowie i samopoczucie, Chodź na spacery w otoczeniu natury. To nic nie kosztuje i w żaden sposób nie przeszkadza ludziom, którzy bronią się przed złem. I nie pomaga w żaden sposób to, że dbasz o siebie, nie pomagasz złym ludziom. Jest nas trzydzieści osiem milionów Polaków. Jeśli każda z osobna osoba zrobi jedną drobną rzecz, by pomóc, to będzie to miało ogromny wpływ. Na sytuację i zło przegra. Na koniec chcę Wam przytoczyć zdanie starożytnego filozofa Publiusa Cyrusa, który powiedział, podsumowujący w sumie ten odcinek, słowa: Chcesz mieć wielkie imperium, rządź samym sobą. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcecie poznać więcej historii takich osób, które wymieniłem właśnie w dzisiejszym odcinku, innych zupełnie osób, zapiszcie się na mój newsletter. Na stronie lepiejteraz.pl wystarczy podać maila i co tydzień na skrzynce otrzymacie pigułkę wiedzy od takich osób, niezniszczalnych osób. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się podcast Lepiej Teraz i pragniesz otrzymywać więcej informacji na tematy poruszane przeze mnie i moich gości w formie pisemnej prosto na skrzynkę mailową, wejdź na stronę lepiejteraz.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Już w pierwszym mailu otrzymasz za darmo rozdział mojej książki przybliżającej filozofię praktyczną. Lepiej teraz. Zapraszam i do usłyszenia!